Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam pokazać, co udało mi się upolować na tej obniżce minus 49% w Rossmanie. Od razu mówię, że nie kupiłam żadnego podkładu, ponieważ ja w ostatnim czasie mam jakiś spory problem, jeśli chodzi o dobór podkładu. Stąd też jak zobaczyłam jeszcze te tłumy przy tych szafach, to pomyślałam sobie, że to absolutnie nie jest ten moment, żeby kupić jakikolwiek podkład. Zdecydowałam się jedynie na korektor, który maskuje przebarwienia i niedoskonałości cery z Lovely. Ten korektor kosztował 3,49. Ja stosuję go na moje cienie pod oczami i on u mnie się sprawdza bardzo dobrze. Kolejny kosmetyk, który kupiłam, to jest cień do oczu w kredce, również z Lovely. On jest w bardzo fajnym takim kolorze, bardzo podobnym do jednego z kolorów Maybelline kolor Tattoo. Kredka dosyć długo utrzymuje się na powiece i co najważniejsze, nie roluje się, więc myślę, że tam koszt był jej około też 4 zł. Myślę, że zakup jest całkiem niezły. Pomadka do ust z formułą długotrwałą o intensywnym kolorze. Ja mam w numerze 3, również z Lovely, Color Wheel Long Lasting Lipstick. Tak wygląda. Już Wam pokazuję, jak wygląda kolor. Kolor wygląda bardzo ładnie na ustach, przede wszystkim daje efekt matowy. Dosyć długo utrzymuje się ten kolor na ustach, natomiast jedynym minusem tej pomadki jest to, że ona delikatnie przesusza usta. Kolejna rzecz do ust to jest Miss Sporty Instant Lip Color and Shine, która wygląda w ten sposób. Bardzo spodobał mi się kolor w opakowaniu, natomiast na ustach wygląda, tutaj możecie zobaczyć, na ustach wygląda, powiem szczerze, trochę tanio. I jedynym, to jest jakimś największym minusem dla mnie i trochę byłam zła, ponieważ kupiłam tą pomadkę zapakowaną w folię. Kiedy otworzyłam, okazało się, że była złamana i bardzo trudno w ogóle nakłada się ją na usta, więc to jest jedyny chyba taki zakup, który mi się nie udał. Kolejna rzecz to flamaster do kresek z Miss Sporty, który wygląda w ten sposób, z normalną, klasyczną końcówką. Ja uwielbiam tego typu rzeczy do robienia kresek, więc za 6 zł chyba grzechem byłoby tego nie wziąć. No i 3 maskary. Pierwszą z nich jest maskara, którą chyba wszyscy już znają, z Lovely. To jest ta żółta. I ja nie wiem, jak to jest, że ja po prostu nigdy wcześniej... Ja oczywiście widziałam nieraz w Rossmanie, ale ja jej nigdy wcześniej nie kupiłam. Żałuję bardzo, bo naprawdę faktycznie... maskara jest rewelacyjna, bardzo fajnie rozczesuje rzęsy i wygląda bardzo naturalnie na rzęsach. Kolejną, którą kupiłam, to jest z Lovely Collagen Wear Volume Mascara i to jest, powiem Wam szczerze, taka maskara średnia. Nie robi żadnego wow, po prostu jest, bo jest, ale myślałam, że to będzie coś fajniejszego. I trzecia maskara to jest również Wibo Panoramic Lashes Shine and Volume maskara, która wygląda w ten sposób i tu mogę powiedzieć, że ta maskara daje wow, w ogóle ma taką wielką, olbrzymią wręcz szczotę, którą ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam takie maskary z dużymi szczotami i tu, tak jak powiedziałam, tu przy tej maskarze ona jest wzbogacona w otręby ryżu i pantenolu oraz składniki stymulujące wzrost rzęs i zapobiegające ich wypadaniu. O, nawet nie wiedziałam, dopiero teraz to przeczytałam. Więc naprawdę maskara, myślę, że jest ok. Teraz pokażę Wam lakiery, ponieważ lakierów kupiłam najwięcej. Pomyślcie sobie, że jestem wariatką. Tak, jestem wariatką, ale po prostu pomyślałam sobie, że zbliżają się wakacje, więc naprawdę można sobie zaszaleć z paznokciami. Kupiłam 3 lakiery neonowe, strukturalne, które co prawda są dostosowane wyłącznie na sztuczne paznokcie, ale ja jak pomalowałam paznokcie tymi lakierami, to dla mnie to był taki sam efekt, gdybym nałożyła lakier z efektem piasku. I to tak samo się zachowywało, tylko pokryłam to po prostu bezbarwnym lakierem i też bardzo ładnie wyglądało i kupiłam to w tych 3 odcieniach neonowych, wzięłam wszystkie 3, bo strasznie mi się one spodobały, a też ich koszt był gdzieś około, nie wiem, 4 zł, nawet niecałe 4 zł. Również z Lovely kupiłam lakier, który polecała w którymś z swoich filmików, a nawet w ulubieńcach chyba o nim mówiła, Colmi Blondie. To jest z tej serii Nude w numerze 1. Tutaj faktycznie bardzo ładnie paznokcie wyglądają z tym lakierem, natomiast trzeba położyć 2 warstwy. Wtedy będzie efekt naprawdę bardzo ładny. Również z Lovely lakier Rio z takim fajnym połyskującymi drobinkami. Bardzo ładnie wygląda na paznokciach. Dwa lakiery, które w ogóle były w ofercie na do widzenia. To jest cena na do widzenia, to się tak nazywa. I to są dwa lakiery z edycji limitowanej z Manhattanu, różowy i niebieski, które wyglądają w ten sposób. One były po 2,99 i się okazało, że one również wchodziły w tą ofertę zniżkową, więc ja za te dwa lakiery zapłaciłam niecałe chyba 3 zł. Następne lakiery to jest Wibo Extreme Nails. To jest chyba najnowsza seria, jeśli chodzi o Wibo. Wzięłam taką najprawdziwszą czerwień, jaka była. Były inne, piękne kolory, ale nie mogłam się zdecydować. Zresztą czerwień za każdym razem wybieram. Kolejne lakiery również Wibo i tutaj jest taki kolor takiej, nie wiem, zieleni miętowej. Tak chyba to tak mogę nazwać. Chyba to jest taki lakier, który najmniej mi się podoba z tych wszystkich, które kupiłam, oraz z efektem piasku Candy Shop, ten fioletowy, który wygląda przepięknie na paznokciach i kolor jest naprawdę obłędny. I dwa lakiery. Pierwszy z nich to jest z Miss Sporty, to jest może nie lakier, a odżywka wybielająca paznokcie. Też faktycznie daje taki efekt wybielonego paznokcia i to ładnie wygląda. I kupiłam coś, czego wcześniej nigdy nie miałam. Jest to biały lakier do końcówek, również z Miss Sporty. Kupiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że on ma bardzo taką fajną, specyficzną, ułatwiającą rysowanie właśnie białych końcówek na paznokciach. Taką, zobaczcie, taki ciekawy, krótki, ścięty pędzelek, więc też ten koszt tej odżywki i tego białego lakieru do końcówek to był jakieś tam, nie wiem, 3,50. I kochani, jeśli chodzi o Rossmanna, to byłoby wszystko. Jeszcze Wam pokażę dwa kosmetyki, które kupiłam w międzyczasie. To jest Ziaja do pielęgnacji ciała, Multi Modeling i to jest serum proteinowe modelujące biust z Ziai. To jest taka nowa seria do ciała i tak jak mówiłam w którymś tam swoim filmiku, że Ziaja ma 4 nowości, nie, Ziaja ma chyba, nie wiem, 10 nowych nowości. 10 nowych nowości, no niech tak będzie. No i ja to kupiłam w Hebe, wtedy, kiedy była obniżka na wszystkie produkty wyszczuplające i ja za to zapłaciłam chyba 4,99, a tu jest 100 ml. I zdecydowałam się na zakup mojego ukochanego, kupiłam po prostu, bo tak go lubię, delikatny kremowy żel do mycia twarzy z Loveny, który jest w netto, kosztuje 4,99 i jest to jeden z moich ulubionych, takich tańszych żeli do mycia twarzy. Kochani, jeśli chodzi o moje zakupy rossmannowskie, to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że Wam się te zakupy podobało. Na pewno się stukacie w głowę, po co jej tyle tych lakierów, ale sami wiecie jak to jest. Jak się jedzie do Rossmanna i są takie wyprzedaże. Założę się, że Wy też tak dużo kupiłyście. Koniecznie napiszcie mi w ogóle, co kupiłyście. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa pa!